Wielkimi krokami zbliża się największe święto dla fanów e-sportu w Polsce. Intel Extreme Masters zagości w Katowicach ponownie już 10 lutego. Mamy nadzieję, że to będzie powrót takiego wydarzenia, takiego Intel Extreme Masters, które znamy z czasów przedpandemicznych, czyli powiedzmy takim dobrym odpowiednikiem byłby ten 2019 rok, bo wraca turniej Counter-Strike'a i wraca Expo. Czyli ta część imprezy, w której mogą wziąć udział wszyscy, nawet ci nieposiadający biletów wstępu. Expo to przede wszystkim spojrzenie w przyszłość komputeryzacji, nowych technologii i tego, jak rozwija się branża komputerowa. Na pewno będzie to dla inżynierów, dla przyszłych może i nawet wynalazców bardzo ciekawy czas do tego, aby zapoznać się z tym, co już jest na rynku. Będzie można spróbować, dotknąć, no i oczywiście rozwijać ten sprzęt w przyszłości. Tegoroczna edycja Intel Extreme Masters to również ukłon w stronę pań, które na co dzień mierzą się z innymi graczami, najczęściej płci męskiej, w różnego rodzaju rozgrywkach e-sportowych. Te będą miały m.in. swoje osobne turnieje. Nie chodzi tylko, jak mówią specjaliści, o inny styl gry. Bywa środowisko graczy toksyczne, jeżeli chodzi o kobiety. Mamy w historii takie przypadki, że dziewczyny, żeby móc walczyć na równi na serwerach z chłopakami, ukrywały swoją płeć. I my jako lider branży chcemy pokazać, chcemy edukować młodych ludzi i środowisko, że to jest absolutnie niepotrzebne, że to się absolutnie nie powinno mieć miejsca. Stąd tegorocznym hasłem imprezy jest tak zwany good game, czyli dobra gra, rozumiana nie tylko jako fajna rozrywka, ale też taka, w której gracze wzajemnie się szanują. Intel Extreme Masters w Katowicach potrwa do 12 lutego.